Siemanko, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj takie krótkie tutaj, jakby taki króciutki filmik informacyjny. Tak jak widzicie już na sam start, to osiągnęliśmy jeszcze 2,5 miliona prerejestracji, więc dodali oni kolejny bonus za 3 miliony, który też, jak już widzicie, został już osiągnięty. I pojawiło się coś fajnego, bardzo fajnego. U góry nam się pojawiło licznik, który przedstawia nam, kiedy wyjdzie już gra, czyli za 12 dni i niecałe 22 godziny. Jak dobrze przeliczyłem to sobie, to gra ma wyjść 11 sierpnia o godzinie 8 rano. Także mamy już w końcu konkretną datę, konkretny dzień premiery gry na całym świecie, także będziemy mogli w końcu sobie pograć w Europie normalnie, bez żadnego problemu, nie jakiś tam na jakimś chińskim serwerze testować sobie czy coś, już będziemy mogli normalnie na naszym europejskim sobie zagrać, jak się nie mylę, 11 sierpnia o godzinie 8 rano. Także jak najbardziej gorąco zachęcam do przetestowania tej gierki, jeżeli taki styl gry Wam odpowiada. Według mnie gierka dużo bardziej jest przystosowana do grania na komputerze niż na przykład Heart, no ale to wiadomo, każdy lubi to, co lubi. Trochę jestem zaskoczony, że Heart na przykład miało 8 milionów pobrań, 8 milionów też mniej więcej prerejestracja, a tutaj mamy tylko ledwo ponad 3 miliony, no ale jeszcze mamy tutaj 12 dni, niecałe 13, więc może nawet i do 4 milionów tutaj sobie dojść, albo więcej. Także nawet bym się wcale nie obraził, jeżeli by wymyślili, że a dobra, damy im kolejny pułap, tam 3,5 albo 4 miliony. Mogliby dać zawsze to dodatkowe jakieś pieniądze, zawsze to dodatkowe jakieś przedmioty. No i cóż, zostało nam teraz czekać niecałe 13 dni. No i będziemy mogli się pobawić. Także nie wiem, czy dadzą nam od razu nową postać, która doszła na chińskim, to raczej wątpię, więc pewnie też na tą panią z wachlarzem, która rzuca lotosami. Bardzo fajna postać, bardzo fajna broń. Będę na pewno na nią czekał. No i niestety pewnie parę miesięcy będzie trzeba poczekać od startu, bo no niestety może być tak jak w innych grach, że na przykład no chiński serwer, to jak w innych grach było z koreańskimi, że na ich serwerach już jakaś postać wychodziła, a my niestety musieliśmy te dodatkowe parę miesięcy poczekać, aż ta nowa postać na przykład dojdzie na nasz serwer. Tak więc pewnie tutaj będzie podobnie. No ale jeszcze zobaczymy, może coś się jednak zmieni, może jednak nam rzucą tą postać. Chociaż tutaj w postaciach to nam jej nie przedstawiają. Tutaj widzicie, mamy postacie i tej postaci, która jest już na chińskim, niestety jej nie ma tutaj. Więc no prawdopodobnie no, na start jej nie będzie. No ale spoko, kiedyś ona dojdzie. To jak jest na chińskim, to u nas też na pewno kiedyś będzie dobra. To byłoby na tyle. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że też będziecie grać w Tower of Fantasy, a przynajmniej przetestujecie, bo ja przetestuję sobie na europejskim, zobaczę jak to tam będzie. Na pewno trochę pogram, może spotkamy się w grze. Trzymajcie się, na razie. Pa, miłego dnia.